Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Temat zakażeń COVID-em wraca sezonowo niczym bumerang. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Suwałk poznaliśmy duży pakiet danych, które pozwalają dokonać każdemu samodzielnej oceny sytuacji. Według danych pochodzących od Elżbiety Bednarko, powiatowego inspektora sanitarno-epidemiologicznego, największa liczba zakażeń odnotowana została w 2021 roku. Wówczas zakażenie potwierdzono u 5753 osób w całym powiecie ziemskim i grodzkim łącznie, ale ponad 4700 z nich dotyczyło mieszkańców miasta. W ubiegłym roku zakażeń było sporo mniej, 3800 w całym obszarze objętym pieczą lokalnego sanepidu, a w Suwałkach niespełna 2700. 2023 rok to wyraźny spadek. Od początku roku do 28 listopada zakażonych zostało zaledwie 728 osób, spośród których 492 to mieszkańcy Suwałk. Szczyt zachorowań przypadł na luty i marzec. Odnotowano ich odpowiednio 122, z czego 84 w Suwałkach i 335 z 237-osobową reprezentacją miasta. Kolejny wzrost nastąpił w listopadzie. Doliczono się 120 zakażeń, z których 84 dotyczyły Suwałczan. Jesienią odnotowano również 2 przypadki zakażeń u niemowląt. Były też niestety 4 zakażenia zakończone śmiercią dorosłych pacjentów. Łącznie SARS-CoV-2 do tej pory stwierdzono u 13502 mieszkańców powiatu grodzkiego i ziemskiego razem wziętych. Blisko 72% tej grupy stanowili mieszkańcy stolicy subregionu. Spośród odmian wirusa obecnie notowanych na Suwalszczyźnie jest Omikron i Kraken. Podany wskaźnik zakażeń to 1,21, co oznacza, że jedna zakażona osoba zakaża więcej niż jedną osobę. Nie jest to wskaźnik budzący szczególny niepokój.